Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe informacje dnia. Zapraszam. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Zarówno poszczególne ugrupowania, jak i pojedynczy politycy wychodzą z coraz stanowczymi pomysłami. Prawo i Sprawiedliwość w pakcie senackim proponuje m.in. decentralizację władzy w stolicy, zwiększenie dostępu do leków czy skuteczną ochronę zabytków. Natomiast Koalicja Obywatelska nawołuje do zaprzestania stosowania hejtu w internecie. Już 13 października Polacy udzielą swojego poparcia poszczególnym kandydatom do Sejmu i Senatu. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z kolejnymi propozycjami. Pakt senacki dla Warszawy to szereg propozycji dotyczących m.in. służby zdrowia, transportu czy decentralizacji władzy w stolicy. Pakt podpisany został przez 4 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu. W tym akcie chcemy określić, że działając wspólnie możemy poprawić funkcjonowanie miasta, być otwartym dla naszego elektoratu, dla mieszkańców Warszawy, ale przede wszystkim z mojego punktu widzenia jest nas 2 profesorów zajmujących się medycyną, że chcemy poprawić zdrowie, dostęp do zdrowia. Mówi kandydat na senatora z listy Prawa i Sprawiedliwości profesor Marek Rudnicki. Z kolei kandydatka Platformy Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska mówi o walce z hejtem, podpisując się pod deklaracją Stop Nienawiści. Szacunek, ani nienawiść, nie hejt. Hejt jest rzeczą straszną, najbardziej okropną rzeczą, która w ostatnich latach pojawiła się w Polsce. Jednak Koalicja Obywatelska jedno mówi, a drugie robi. Na portalach społecznościowych wciąż szerzy się fala hejtu prowadzona przez osoby opłacane przez niektórych polityków koalicji. Treści tam umieszczane to zazwyczaj żarty z Kościoła i polityków PiS-u, które są często wulgarne. Pogardę dla Kościoła, Prawa i Sprawiedliwości, a także polskich i patriotycznych symboli wyraża również w swojej kampanii wyborczej kandydatka do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. Wulgarna satyra Jachiry jako kandydatki do Sejmu jest niedopuszczalna, podkreśla poseł PiS-u Piotr Uściński. Kulturowo nie pasuje do Sejmu, nie pasuje do polskiego w ogóle społeczeństwa jej zachowanie. Myślę, że jeżeli ta pani wejdzie do Sejmu, to naprawdę będą tutaj się działy rzeczy niesmaczne. Hejt nigdy nie powinien być stosowany do zdobycia elektoratu w kampanii wyborczej, dodaje politolog Bartosz Brzyski. Osoby, które kandydują przede wszystkim, które mają własne plakaty, które no, stają, za nimi jest partia, za nimi jest pewne ugrupowanie, które mają być reprezentantami, no tutaj od nich powinniśmy wymagać jednak więcej. Problem w tym, że Koalicja Obywatelska wciąż nie opublikowała swojego faktycznego programu. Dlatego też szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski apeluje do lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, by pokazał swój program w wersji papierowej. Pytamy pana Grzegorza. Grzegorzu, a gdzie jest program Koalicji Obywatelskiej? Bo to, co przedstawiono niedawno, ta broszura, która liczy chyba 20 lub 30 stron i na stronie jest 2 zdania, a później strona jest pusta, to chyba nie nazwie Grzegorz tego programem. Krzysztof Sobolewski zaprezentował jednocześnie program PiS-u w wersji papierowej i poinformował, że trafi on do Grzegorza Schetyny oraz członków gabinetu cieni. To odpowiedź na zarzuty Schetyny, że PiS nie opublikował programu, tylko zamieścił go w sieci. Koalicja Obywatelska zaliczyła bardzo poważną wpadkę, publikując najnowszy spot. Internauci bardzo szybko zdemaskowali, że spot, w którym opozycja przedstawia zwykłą polską rodzinę, to fikcja. Koalicja Obywatelska zamiast mówić o swoim programie przygotowała kolejny spot kwestionujący poprawę sytuacji polskich rodzin. Panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500+ nie wystarczy, by żyć. Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500+ dostaje każdy. To zwykła polska rodzina, tak spot przedstawia Platforma Obywatelska. Bohaterowie filmiku sugerują, że byli zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, ale się zawiedli. Na ten żal szybko odpowiedział rząd. W związku ze spotem Platformy Obywatelskiej premier Mateusz Morawiecki z chęcią spotka się z rodziną, która w nim występuje. Odbyliśmy wiele spotkań w całej Polsce. Rozmawiamy z Polakami. Spotkanie może odbyć się u rodziny lub w KPRM. Będziemy wdzięczni Grzegorzowi Schetynie za przekazanie kontaktu.
To spotkanie nie będzie jednak takie łatwe. Jak się okazało, ta zwykła polska rodzina wcale taka zwykła nie jest. Matka to Edyta Nawrocka, piosenkarka disco polo, youtuberka i fotomodelka. W sieci chwali się zdjęciami z wakacji na Malediwach i jak żartują internauci, wygląda całkiem zdrowo. Ojciec z kolei ma na swoim koncie rolę w serialu paradokumentalnym emitowanym przez TVN. Zwykła polska rodzina? Wiesz, Grzegorz, ludzie pytają, powiedz Schetyna, skąd ta rodzina? Z agencji aktorskiej TVN? Napisał na Twitterze europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Dość zaskakujące jest też wykorzystanie do walki politycznej programu 500+. Opozycja jest całkowicie niewiarygodna w tym, co mówi i deklaruje, podkreśla politolog Karol Kaźmierczak. Jest to zupełnie nieautentyczne w tym momencie, gdy Platforma nie tylko zaczyna powoływać się na sukces tego programu, ale jakby na jego podstawie chce nadbudowywać coś więcej. Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej liczy się z porażką w nadchodzących wyborach, dlatego walczy na wszelkie sposoby do końca, mówi europoseł Elżbieta Rafalska. Odbieram to jako wojnę, walkę taką czysto polityczną. Tonący brzytwy się chwyta. Myślę, że jest w takiej sytuacji. Myślę, że Polacy nie dadzą się nabrać na mit programów przez nich przygotowywanych. A te wciąż nie zostały opublikowane. Częstochowa chce wprowadzić opłatę od pielgrzymów przybywających na Jasną Górę. Taki pomysł przedstawili częstochowscy radni SLD. Uchwała Rady Miejskiej Częstochowy wzywa metropolitę częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo do opodatkowania pielgrzymów w wysokości złotówki od osoby. Pieniądze mają być przekazane na rzecz przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Radni SLD tłumaczą, że to rekompensaty finansowe dla miasta za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego. Apel lewicowych radnych to ewenement. Wszędzie, nawet w krajach walczących z kościołem, promuje się miejsca pielgrzymkowe. Radni Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że pomysł SLD świadczy o przyznaniu się do niekompetencji samorządu. Do tej pory miasto nie było w stanie stworzyć dla pielgrzymów i turystów atrakcyjnej oferty zachęcającej do pozostania w mieście na dłużej. Agencja ratingowa Fitch podtrzymuje pozytywny rating Polski. To potwierdzenie, że nasza gospodarka ma się dobrze. Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski. Perspektywa ratingu utrzymuje się na poziomie stabilnym. To kolejny dowód na to, że nasza gospodarka ma się dobrze. Agencja wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą oraz silny sektor bankowy. Fitch zwraca także uwagę, że Polska jest w szczycie cyklu koniunkturalnego. W latach 2019-2021 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio 4,1, 3,3 i 2,9%. Polskie firmy otrzymają dostęp do światowych rozwiązań technologicznych. Państwowa spółka operator chmury krajowej i amerykański Google Cloud zawarły porozumienie. Otwarcie w Warszawie tak zwanego regionu Google Cloud pozwoli naszym firmom i startupom między innymi na zmniejszenie kosztów tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dane firm przechowywane będą na polskich serwerach. Google Cloud oferuje szereg usług informatycznych w tak zwanych chmurach, czyli na zewnętrznych serwerach. Klienci mogą przechowywać swoje dane oraz korzystać z szeregu oprogramowań. Teraz amerykański potentat wzmocni polską spółkę operatora chmury krajowej. To duża szansa dla polskich firm, mówi prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Dzisiaj możemy mówić o fundamentalnym z punktu widzenia polskiej gospodarki kroku. W fundamencie, na którym globalne technologie oferowane przez firmę Google mogą być używane dla rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki. Z usług takich jak Compute Engine czy App Engine oraz szeregu szkoleń będą mogły korzystać większe i mniejsze firmy, startupy czy administracja publiczna. Firmy będą mogły m.in. wirtualnie testować nowe rozwiązania bez ponoszenia kosztów na dodatkowe urządzenia. Jak mówi prezes Google Cloud Thomas Kurian, jego firma chce wspomagać rynki światowe. Digital technology. Jesteśmy przekonani, że technologie cyfrowe to jest kolejna faza w ewolucji gospodarczej na całym świecie.
W Warszawie powstanie tak zwany region Google Cloud. W jego ramach powstaną polskie serwerownie, czego oczekiwali polscy przedsiębiorcy, mówi Michał Potoczek, prezes operatora chmury krajowej. To może zwiększyć popularność chmury. Kwestia zaufania, poczucia bezpieczeństwa tego, że nasze dane są w kraju. Po drugie, czysto technicznych. Część firm, uruchamiając krytyczne aplikacje, chce mieć chmurę bardzo blisko, żeby opóźnienie w dostępie do infrastruktury było jak najmniejsze. Dane będą chronione przez polskie prawo, zauważa ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Adam Krampichowski. Wiadomo, że dzisiaj wywiad gospodarczy przede wszystkim odgrywa dużą rolę w analizie dokumentów w systemie teleinformatycznym, a tutaj służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej będą miały również wgląd poprzez Google Cloud do tego systemu. W jaki sposób są te informacje przetwarzane? Pełną funkcjonalność usługi uzyskają za kilka miesięcy. Ze szkoleń będzie można skorzystać wcześniej. Kolejne rozmowy w sprawie Brexitu bez przełomu. O wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ponownie rozmawiali główny unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier i brytyjski minister do spraw Brexitu Stephen Barclay. Backstop to główny powód, dla którego Londyn nie może się porozumieć z Unią. Mechanizm tzw. backstopu miałby zagwarantować, że między Irlandią Północną a Irlandią nie powstanie twarda granica. Zjednoczone Królestwo nie chce zaakceptować obecnego rozwiązania, bo uznaje, że zbyt blisko wiąże ono kraj z Unią Europejską. Mechanizm ten ma też na celu uniknięcie utrudnień w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, a zwłaszcza udziału Irlandii w tym rynku, także zagwarantowanie funkcjonowania gospodarki na całej wyspie. Na temat Brexitu rozmawiali wczoraj główny unijny negocjator Michel Barnier i brytyjski minister Stephen Barclay. Jesteśmy zaangażowani w zawarcie umowy. Przeprowadziliśmy poważną, konstruktywną dyskusję i jest to część trwającego procesu negocjacji. Po spotkaniu Komisja Europejska w komunikacji przekazała. Michel Barnier podkreślił, że ważne jest, aby w umowie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej istniało w pełni operacyjne rozwiązanie, by uniknąć twardej granicy w Irlandii, chronić gospodarkę obejmującą całą wyspę i integralność jednolitego rynku. Unia Europejska pozostaje otwarta i chętna, aby przeanalizować wszelkie wykonalne i zgodne z prawem propozycje, które spełniają wszystkie te cele. Szef irlandzkiej dyplomacji, który wczoraj złożył wizytę w Brukseli, ocenił, że nadal istnieje duża różnica zdań między Londynem i Unią Europejską, a Brytyjczycy nie przedstawili jak dotąd poważnej pisemnej propozycji porozumienia w sprawie Brexitu. Minister spraw zagranicznych Irlandii powiedział, że jeśli istnieje wola polityczna, można dojść do porozumienia, ale po obu stronach musi być wola polityczna. Teraz zbliżamy się do momentu prawdy w tych negocjacjach. Jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy. W poniedziałek premier Irlandii rozmawiał na ten temat z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w kuluarach szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku. Obaj również podkreślili, że jak dotąd Londyn nie przedstawił propozycji, która pozwoliłaby na osiągnięcie porozumienia w sprawie backstopu. Premier Boris Johnson chce, by negocjacje na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zakończyły się przed szczytem europejskim, który ma się rozpocząć 17 października. Brexit ma nastąpić 31 października. W Afganistanie rozpoczęły się wybory prezydenckie. Uprawnionych do głosowania jest około 9 milionów obywateli. Faworytem jest ubiegający się o reelekcję szef państwa Ashraf Ghani, a jego największym rywalem jest obecny premier. Oprócz Ashrafa Ghaniego i Abdullaha w wyborach startuje jeszcze 14 kandydatów. Zgodnie z prawem kandydat na prezydenta Afganistanu musi być muzułmaninem, mieć obywatelstwo tego kraju i skończone 40 lat. Wybory w Afganistanie odbywają się w atmosferze dużego zagrożenia bezpieczeństwa. Do urn nie pójdą talibowie, którzy groźbami próbują storpedować głosowanie. Z całą pewnością talibowie po prostu chcą wywrzeć wpływ na wynik tych wyborów, pokazać swoją siłę. Pokazać, że po prostu oni są taką siłą polityczną, z którą każdy musi w Afganistanie się liczyć. We wszystkich 34 prowincjach rozmieszczono dziesiątki tysięcy wojskowych, którzy mają strzec bezpieczeństwa elektoratu. W Afganistanie nadal trwa stan politycznej niepewności, bowiem niedawno załamały się negocjacje USA z talibami. Zakończona w środę kampania przed dwukrotnie przesuwanymi wyborami ledwo się odbyła, ponieważ układ z talibami wydawał się nieuchronny.
a ostateczne porozumienie miało opóźnić wybory. Musimy pamiętać, że mimo trwającej 18 już bez mała lat interwencji państw zachodnich pod wodzą Stanów Zjednoczonych, zapoczątkowanej w 2001 roku po ataku na World Trade Center, sytuacja w tym kraju nie poprawiła się znacząco. Talibowie cały czas kontrolują około połowy powierzchni kraju. Najbardziej cierpi na tym afgańska społeczność, zaznacza politolog Rafał Olszowski. Zamachy terrorystyczne, w których giną niewinni ludzie i to Afgańczycy przecież, nie Amerykanie, nie żołnierze obcych wojsk, stają się od lat już są normalnym narzędziem walki politycznej. To znaczy dla nas jest oczywiście ono nienormalne, niedopuszczalne. Natomiast tam dla tych ludzi, oczywiście doświadczonych wojną i ciężką sytuacją wewnętrzną od lat, stały się po prostu zwykłym narzędziem walki politycznej. Według afgańskiego MSW w dniu wyborów miała zostać rozmieszczona 1/3 z liczących około 300 tysięcy członków afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa i Obrony, w tym zarówno wojska, jak i policji. Niezależna Komisja Wyborcza zwróciła się o zabezpieczenie prawie 5400 lokali do głosowania, ale służby bezpieczeństwa zapowiedziały, że nie są w stanie tego uczynić w 410 miejscach. Jeśli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, 23 listopada odbędzie się druga tura wyborów z udziałem dwójki kandydatów, którzy zdobędą najwięcej głosów. W południowych informacjach dnia to już wszystkie wiadomości w imieniu naszego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. We'll be right back.